Pan jest dumny ze swojego głosowania? Nie. To dlaczego pan tak głosował? Bo musiałem, przecież muszę jakoś głosować. Mogłem wziąć kartę. Też tak zrobili niektórzy. Po prostu odpowiadam, że w sytuacji, kiedy Unia Europejska przez swoich komisarzy żąda od Polski, żeby Polska była jedynym krajem, że jeden sędzia może drugiego kwestionować, to ja, Tadek Cymański, mówię nie. I pańskie pieniądze i te wszystkie miliardy, owszem, robi to wrażenie i wychodzę na... panu nie robię. Rozumiem, że ten dylemat mamy nie tylko my, ale wszyscy Panie mamy. Poszte. Bo pieniądze są potrzebne w tej chwili. Mamy inflację, mamy wojnę i tylko głupiec, czy ktoś, kto by mówił, my nie chcemy w ogóle pieniędzy, my tak nie Panie mówimy. Pośle, Panie pośle, my tak nie mówimy. Wy mówicie, no nie, Panie pośle, myśmy to policzyli. To by wystarczyło na jakieś 410 tysięcy mieszkań w Malborku. To by znaczyło, że na przykład jakby oni się wszyscy sprowadzili, to Malbork byłby wielkości Warszawy. Mielibyście jakieś 1 700 000 mieszkańców. Bylibyście stolicą i mieli metro. Panie redaktorze, no trudno...